wszystkiego dobrego w nowym roku. Nie spodziewałem. No, również. Zdrowia, zdrowia, zdróweczka. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Również, dzięki. Dzięki za... Również. Zdrowia po trzykroć. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie Krzysztofie. A, aby zdróweczko. No, dziękuję. No. Gdzie tam jeszcze widziałem? Schowały się. O! Panie! Kurczę, mi mnie skręcę! Gdzieś kogoś widziałem. Jak te 10 dni minęło, proszę powiedzieć? Bardzo smutno. Wnuki się dopytywały o dziadzia. Nie ma. Pojechał gdzie? Na wczasy. No bo co powiemy? Coś trzeba było powiedzieć. Wczoraj też bardzo smutno skończyliśmy ten nowy rok. 10 godzina, wszystko się porozchodziło, poszliśmy spać, no bo co. A tak zawsze by było do dłużej. Dzisiaj będą Państwo świętować już wspólnie i nadrabiać święto. Tak, dzisiaj tak. Co Pani przyszykowała na przywitanie mężczyzny Pani Polski? To co lubi. A co najbardziej lubi? Pierwsze to flaczki rozwolkowe. Pani redaktorze, tego, no wiadomo, nie? Jak człowiek ma duszę i ciało, jakby się nie chciało. Ale pan ma honor. Honor i zasady, za dziękuję. Które należy się ogromny szacunek, dziękuję. Naprawdę. Bo pan pokazał, także to pan ma coś, co ci ludzie, którzy tu pana wysłali, nie mają. Widziałem najpiękniejsze dni. Nie. To rodzinne święta, ale inni powinni 10-krotnie tyle posiedzieć za fałszywe zeznania. Urzędnik poszedł zniszczyć człowieka. Ja dlatego poszłem. Bo mógłbym zapłacić, powiem szczerze, ale nie, jeśli tak rząd podchodzi i urzędnik, że może zniszczyć człowieka, no to ja już nie robię to dla siebie, dla dzieci, dla wnuków. Niech jakieś przyszłość mi mają. Nie, nie żałuję, wiedziałem, że padnie takie słowo i mówię, jeśli bym miał powtórzyć, to powtórzę, bo... No już tak i tak to pójdzie w świat, to ja mówię, siedziałem 10 dni, najlepsze co rodzinne święta, ale doprowadzę na pewno, że za fałszywe zeznania 10-krotnie minimum będę się starał, żeby zaposiedziały. Ja już przetarłem schody, pokój jeszcze ciepły, samotnie, co miałem do roboty, obliczyłem płytki, ile kratek jest w siatce. No na zewnątrz nie widziałem, bo tam zamknięte takim lustrem ciemnym. A jak był pan traktowany? Nie, no tak jak tego. A, no, jeśli powiem, no to powiem, nie, kucharz popiera was i mnie. O, jadłem się. Jeszcze specjalne menu było, tak? Trudno do rozładowania. Tak i... No nie powiem, że też, jeśli ta no, tajemnica, jak tam szybko, no bo nie chcieli wypowiadać ani policjantki, ale popierają. Czyli jest poparcie, jak Rouni i ja mówiłem szczerze, o co, po co poszłem. No ciężka lekcja, nie życzę nikomu, nie, bo ja 10 dni, pierwsze dni to oj, tragedia. Ciężko było, żeby... Ale już później człowiek się przyzwyczaja, się mówi tak jak do swoich skarpet, że jakoś trzeba, mówię, przetrzymać. No, dlatego przy panu jesteśmy, bo to nie może być tak, że pan odpowiada, pana rujnują decyzje urzędników, którzy czym odpowiadają? Słuchajcie, ja przy tej okazji, no, to jest dobry przykład tego, jak został zniszczony chłop polski, bo 3 pokolenia, dajmy na to, hodowców świń, nie są brani w ogóle pod uwagę i jakiś urzędnik czy inspekcje weterynaryjne przyszły i powiedziały, jak my mamy hodować świnie. Przecież to już w chłopach było pokazane, że chłop
sam wiedział, jak ma dbać, jak mają się we wsi gospodarzyć, jak na swojej ziemi się mają gospodarzyć. I to Unia Europejska, to urzędnicy przyszli na tak, tą naszą ziemię. I musimy wrócić do normalności z tym, że to na naszej ziemi my byliśmy pierwsi. My po dziadku tą świnię przysłowiowo, teraz jest niewygodny temat, ale wszyscy ci ekooszołomi, ci wszyscy tak, krzyczący, są... oni się wychowali na tej ziemi, na tej świni, na tym kartoflu. Tych wszystkich ludzi, o których my dzisiaj pamiętamy i pan dzisiaj jest tak jakby dla nas symbolem tego. Nie zgadzam się, żebym nawet dłużej siedział, to ja już się poświęciłem i mówię i dalej będę szedł to drogo. Potrzebuję tylko jeszcze dobrego adwokata. Bo wiadomo, ja tak jak mówiłem, jak to pójdzie i tak, żeby ci co z trzody chlewny też zostali okradzeni tak jak nas, żeby się po prostu zdzwaniały i w grupie jest siła. Ja sam tak ciężko samemu przejść jednemu, ale w kilkoro jest raźniej. Ale przynajmniej stoimy w prawdzie. My, co my, my tak jak była nam dana ta ziemia, na której się urodziliśmy, tak my stoimy i teraz naprawdę po tylu latach, po tym 80 roku, w końcu weźmy o ten kraj, zacznijmy od nowa go budować. Nie zrobiliście czerwonej kreski, nie rozliczyliście. Ci, którzy chcą odejść, niech odchodzą, ale my chłopi polscy nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy na zabieranie kraju naszych dziadków, kraju dla naszych dzieci. Nie pozwolimy na to, także myślę, że idziecie na wojnę. Bo my powoli, krok po kroku, ale się nie cofniemy. Dość oszukiwania, dość kłamstwa. Kto chce dalej kłamać, oszukiwać, ale niech odchodzi, bo my idziemy na wojnę z wami. Wymowny dzień, że to zaczyna się ten rok, od tego dnia, od tej chwili. Pozytywnej, że to jest ten pozytywny rok. Pozytywny akcent, akurat pan Krzysztof tu wyszedł. I tak na ten nowy rok, Krzysztofie, wszystkiego najlepszego, sił, dalszej siły tego uporu. I aby te wszystkie plany, które pan zamierza, się sprawdziły, my pomożemy na pewno, nie zostawimy tak jak do tej pory, pomagamy jak możemy i w ogóle wszystkim rolnikom, aby ten rok 2022 był o wiele lepszy niż poprzedni i w nas siła, uwierzmy w to, nie lękajmy się. I do przodu.